Jaki jest najbardziej wydajny sposób korzystania z klimatyzacji latem? Jak wydostać się z błota lub piasku? Nawet jeśli jesteście już doświadczonymi kierowcami, nie zaszkodzi zapoznać się z kilkoma nowymi wskazówkami, o których jeszcze nie słyszeliście. 9. Bezpieczne wyprzedzanie. Czasami, gdy chcecie szybciej dotrzeć na miejsce, musicie wyprzedzić inny samochód na wąskiej dwupasmowej jezdni. Często wygląda to tak, że nagle, znikąd, na wybranym przez Was pasie pojawia się inne auto i zmierza w Waszym kierunku. Za każdym razem, kiedy czujecie, że nie macie wystarczająco dużo czasu na zakończenie manewru, włączcie kierunkowskaz, który pokaże, w jakim kierunku skręcacie. To pomoże uniknąć kolizji, która często ma miejsce na poboczu, kiedy oba samochody wybierają to samo miejsce, żeby uniknąć stłuczki. Zawsze lepiej jest wrócić na swój pas, a nie zjeżdżać na pobocze. 8. Dbajcie o wycieraczki. Kiedy widzicie, że Wasze wycieraczki nie działają już tak skutecznie jak kiedyś i nie dosięgają niektórych miejsc na szybie, prawdopodobnie są już mocno wyeksploatowane. Często guma, rama i plastikowe części się zużywają i wyginają w kształt litery C. W efekcie środek szyby pozostaje przez nie nietknięty. Zanim jednak wymienicie wycieraczki, spróbujcie wygiąć je na drugą stronę. Utrzymywanie przedniej szyby w czystości może też przedłużyć ich żywot. Wyróbcie sobie nawyk, żeby za każdym razem, kiedy tankujecie na stacji, również umyć szyby. Zwróćcie tylko uwagę, czy sprzęt do czyszczenia szyb na stacji jest czysty i nie ma na sobie żadnych paprochów. W mroźne dni odsuwajcie na noc pióra wycieraczek, żeby nie przymarzły do szkła. I na koniec, nigdy nie uruchamiajcie wycieraczek na suchej szybie. Są one przeznaczone do mokrej powierzchni. Kiedy więc chcecie wyczyścić suchą szybę, przykładowo z kurzu i pyłków, włączcie najpierw spryskiwacze. 7. Latem korzystajcie mądrze z klimatyzacji. Wyobraźcie sobie, że jest gorący, letni dzień i wsiadacie do samochodu, który stał na słońcu kilka godzin. Pierwszy naturalny odruch to włączenie na maksa klimatyzacji. Nie róbcie tego. System klimatyzacji kumuluje w sobie toksyczne substancje, których, uwierzcie mi, że nie chcecie wdychać. Zanim więc wsiądziecie do samochodu, wypompujcie gorące powietrze naturalnie, opuśćcie szyby i kilkakrotnie zamykajcie i otwierajcie drzwi. Potem ruszcie w trasę z opuszczonymi szybami, włączcie klimatyzację na maksa przez 30 sekund do 5 minut i poczekajcie, aż do samochodu dostanie się trochę świeżego powietrza. Pamiętajcie, klimatyzacja jest bardziej skuteczna, kiedy jeździcie, ponieważ kompresor działa wtedy szybciej. Regularnie czyśćcie też otwory wentylacyjne. Jeśli zbierze się tam brud, zaburzy przepływ powietrza w samochodzie. A jeśli Wasz samochód jest wyposażony w automatyczną klimatyzację, nie używajcie jej podczas upałów. Ta funkcja pomaga zaoszczędzić paliwo, ponieważ wyłącza się, kiedy silnik gaśnie, ale w korku sprawi, że będziecie pocić się jak na pustyni. 6. Dbajcie o klimatyzację zimą. W Polsce mamy 4 pory roku, a zimy często są mroźne i śnieżne, więc klimatyzacji używamy zwykle latem. Pewnie, że nie chcemy, żeby w zimne dni w aucie było jeszcze zimniej, prawda? Ale zimą musicie włączyć klimatyzację na kilka minut na średnią temperaturę co najmniej raz w miesiącu. Jest to ważne, ponieważ utrzymuje świeżość systemu. Jeśli pozwolicie klimatyzacji na zimowy sen, możecie nie być w stanie uruchomić jej latem, kiedy jest najbardziej potrzebna. To samo tyczy się nagrzewnicy. Musicie włączyć ją na co najmniej 30 sekund, nawet latem. 5. Uruchamianie samochodu podczas mrozu. Kiedy temperatura na dworze spada poniżej -10°C, a Wy wsiadacie do auta, nie uruchamiajcie go od razu. Kiedy zaraz po wejściu do auta chcecie uruchomić silnik, w systemie nie ma napięcia, a to obciąża akumulator i rozrusznik. W ten sposób eksploatujecie te części zbyt mocno. Zanim uruchomicie samochód, włączcie światła drogowe na 3 do 5 sekund. Pozwoli to na przepływ prądu przez system i ułatwi start silnika. 4. Jak wydostać się z błota lub piasku? Gdy zakopiecie się w błocie, piasku lub śniegu, nie panikujcie, I pamiętajcie, że jest na to sposób. Najpierw zróbcie oponom trochę miejsca na manewry. W tym celu poruszajcie kierownicą w prawo i lewo, ale róbcie to powoli, żeby uzyskać tarcie. Teraz szybko zmieniajcie biegi ze wstecznego na jedynkę, ale nie więcej niż 8 razy, żeby nie uszkodzić auta. Potem wykopcie trochę miejsca w ich pobliżu i użyjcie podnośnika, żeby unieść samochód, a gałęzi, desek czy nawet dywaników samochodowych dla dodatkowego tarcia. Kiedy już uda wam się wyjechać, nie zapomnijcie z powrotem napompować opon. Na początku jedźcie powoli, żeby pozbyć się resztek błota. 3. Zwracajcie uwagę na koła. Kiedy jedziecie samochodem przez wąskie drogi, a z naprzeciwka nadciąga sznur aut, zwróćcie uwagę na ich koła. Jeśli macie wrażenie, że samochód dziwnie się zachowuje, nie czekajcie, aż zobaczycie kierunkowskaz. Kierowcy często o tym zapominają lub sygnalizują skręt po tym, kiedy już ustawili koła w danym kierunku. Zamiast czekać na kierunkowskaz, powinniście zwracać uwagę na koła. 2. Wykorzystajcie w pełni alarm samochodowy. Większość nowoczesnych alarmów posiada system antywłamaniowy. Zapobiega on kradzieży auta poprzez blokadę silnika, kiedy jest skradziony, a pojazd jest w ruchu. Jedyne, co musicie zrobić, to wcisnąć guzik i zatrzymać auto na odległość. Jednak to nie zadziała, jeśli nie macie przy sobie pilota od alarmu. Na przykład, kiedy złodzieje wypychają was z auta, albo kiedy sprawdzacie opony, a ktoś wskoczy wam do samochodu i odjedzie. Warto więc nie doczepiać takiego pilota z innymi kluczykami i zawsze trzymać go przy sobie. Nie uruchamiajcie systemu antywłamaniowego dla zabawy. Do odblokowania pojazdu trzeba wtedy odpowiedniego specjalisty, więc korzystajcie z niego tylko w nagłych wypadkach. 1. Pamiętajcie o szczegółach. Oczywistym jest, że należy utrzymywać przednią szybę w czystości, ale jest jeszcze kilka rzeczy, które mogliście przeoczyć. Boczne szyby posiadają gumowe uszczelki, których pewnie zapominacie czyścić, jednak nawet kiedy samochód jest czysty, te gumy zbierają kurz, którego nie widać. I gdy wydostaje się na zewnątrz, rysuje szyby waszego auta niczym papier ścierny. Po kilku miesiącach może doprowadzić do głębokich zarysowań na szybach, których nie będziecie w stanie się pozbyć. Czy znacie inne przydatne porady i triki samochodowe? Dajcie znać w komentarzach. Koniecznie zostawcie łapkę w górę, udostępnijcie filmik znajomym i kliknijcie subskrybuj, żeby pozostać po jasnej stronie życia.